Kochani, pragnę wam przedstawić moje przemyślenia na ten najpiękniejszy dla mnie i nie tylko dla mnie temat, na temat miłości. Po wielu latach doświadczeń chciałem się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami na temat miłości, na temat tego najpiękniejszego, najcudowniejszego uczucia, które jest celem, sensem, treścią, esencją naszego życia. Jednakże moje doświadczenia, moje spostrzeżenia będą tylko i wyłącznie osobiste, ale mogą wam dać pewne inne spojrzenie na sprawę, ponieważ nic na tym świecie nie jest tylko dobre albo tylko złe. To podobnie jest również z miłością. Oprócz tej pięknej, cudownej strony miłości, którą wszyscy podziwiamy, istnieje jeszcze druga strona. Człowiek, który kocha, nie jest w stanie zadać bólu osobie kochanej. To znaczy, że nawet w sytuacji, kiedy trzeba zadać ból, żeby uratować jej życie lub zdrowie, człowiek kochający nie jest w stanie tego zrobić. To znaczy, że miłość odbiera nam skuteczność w sytuacji, w której koniecznie chcemy wyciągnąć komuś drzazgę z tego miejsca, w którym siedział na ławce, lub poinformować, że te kolczyki nie pasują do tatuażu, który sobie właśnie zrobiła. I dlatego chciałbym, abyście byli świadomi, że kochać to czasami znaczy nie być skutecznym. Kochać to znaczy starać się o to, by druga osoba była szczęśliwa tu i teraz, ale nie jest to możliwe, by starać się, żeby ona była szczęśliwa w przyszłości. I dlatego życzę wam, kochajcie.